iść wozę. Daj pani wozę. Witajcie baby. Strasznie grada, zeście przysły pomóc wybierać lin. Myślę, że jest już spikny i dojrzały. Poźryjcie sta, kurwicie sta główki. Nasionka tam w środku dojrzałe. No fajne, brązowe, będzie, nie? No już piękny. No to wybierymy, mamy tego dość tu dużo, żeby pokazać, jako to dawniej było na Orawie, kiedy w każdym dumie, pamiętacie, siało się leń. Bardzo cenny go dali. Nie szli do sklepu po olej, bo z nasion ten olej zrobili. A jak słoma się wymocyła, wyrosiła, wyschła, no to jeszcze tyś odciągali z tego włókna, żeby uprząść nitkę, utkać kawałek z tego płótna, żeby mieć na łodzinie. Jak były wesela, to dawali w posagu kęsy płótna, dawali w posagu tych nici. No i z tym lnem to się strasznie długo robiło. To zasiolimy na świętego Stanisława, koło 8 maja. Babka zawsze radziła, że jak się zasieje na Stanisława, to leń będzie wysoki jako ława. No i widzicie, to jest pięknie nam tutaj wyrósł, gęściutki. Ten leń wybieramy, bierymy do gości, do dłoni, tak jak to kiedyś było. Wyrywali na gości, każdy gość kładło się na ziemi, rozprawo, rozwlewo, potem z tego stawiało się taki snopecek. No i ta słoma tu musi nam fajnie wyschnąć, a żeby wyschły nam tu od góry przede wszystkim te główki, bo w nich się znajdują właśnie te nasiona, a z tych nasion będziemy tłoczyć olej. Dawniej się to robiło w olejarniach. Zawsze jak przychodził Wielki Post, to jak złora fali, bo widzicie, to jest taka słoma i tu korzeń, bo to się wyrywole, nigdy się nie kłosi lnu, bo tu do samego korzenia jest włókno i to było strasznie szkoda dostawić na zogunie. No i to jak widzicie, wyrosło łodyga, ale ta łodyga potem się tutaj właśnie tak rozdwojocy, kwitnie, błękitnie. Jak przekwitnie, no to moty kulecki i w tych kuleckach dojrzewają ziarenka lnu. Tu zaś na wiosnę se odłożymy i zaś się to właśnie wsieje brązowe, malutkie. Dzisiaj jest tyś można kupić w sklepie, do dziśka używane, bo tyś musicie wiedzieć, że stosuje się to i na olej, i w kuchni, no i tyś używa się ziarna lnu w medycynie ludowej. No i jak się ten leń wybierze, no to po te kolejne czynności, bo to było ja ze 40 czynności, zanim miało się kosule. Wybierymy, powiązymy w snopki, w takie kucki tu. Wyschnie, będziemy rafać, potem będziemy mocyć, będziemy rosić, to znaczy dostawimy na dzień i na noc, żeby włókno w środku, włókno jest tu w środku w tej łodydze i uno się no musi fajne, piękne tam takie lśniące zrobić, to go musimy wyrosić, no a potem będziemy tłuc, potem będziemy międlić, będziemy wycesywać, będzie trzeba uprząść nić, zaniosło się te nici dawniej do tkaca, do knopa, on tam na snowadlem wymierzał, kiedy wyjdzie metrów płótna. No i jak już było płótno, to już było bogactwo. Nie inno się można było ubrać, usyć koszulę, ale można było też wytłoczyć olej i jeszcze syczkie resztki mieć i dać dla cielący tam drog krów, żeby były fajno, miały sierść, żeby były tłuste. Także roboty z tym lnym nie mało i ludziom się nie kotwiło. Zaczynali siodleń w moju, a na drugi rok w moju już była piękno kosulacy, piękno jaki wigoncy, suknia, nocy smatka nawet. No i wystarczyło potem wymaglować, zanieść do farbiarni fajnie zafarbować, jakie tam kto kolor płótnasek ciągnął na Orawie. Najbardziej to było takie granatowe, czy brązowe, czy też zielone. No i potem już syli, co tam komu trzeba było. Ten leń siało się bardzo długo, jest w latach 60. XX wieku. Można było widzieć, jako w polach na zagonach leń kwitnie. No a z chwilą rozwoju techniki, rozwoju przemysłu, te poletka uprawy lnu dostały ino w skansenach i my właśnie tu w skansenie ocaliliśmy ten leń od zapomnienia. Pozdrawiamy Syczki z Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego z Zubrzycy Górnej.